Dzień dobry Państwu. Chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć o pewnej malarce, która urodziła się w 1552 roku i nazywała się Lavinia Fontana. Jej ojciec był malarzem dość uznanym, nazywał się Prospero Fontana. Lavinia w zasadzie od dziecka przebywała głównie w jego pracowni i bardzo szybko nauczyła się malować bardzo sprawnie. I dość szybko w zasadzie przejęła tą pracownię ojca. Założyła swoją własną pracownię i malowała obrazy zupełnie samodzielnie. W pewnym momencie, kiedy już była młodą niewiastą, wyszła za mąż, ale w kontrakcie ślubnym zastrzegła sobie, że ona nie będzie się zajmować dziećmi, nie będzie gotować obiadków, ona jest malarką i będzie pracować jako malarka. I w zasadzie przez całe życie pracowała jako malarka. Jej mąż, który również był malarzem, ale nie miał aż takiego talentu, pracował u niej w pracowni jako pomocnik, tudzież był jej menadżerem. Lavinia Fontana mieszkała w Bolonii. Bolonia była bardzo ciekawym miastem z tego względu, że była dość tolerancyjna, jeśli chodzi o wykształcenie kobiet, z tego względu, że 100 lat wcześniej mieszkała tam pewna zakonnica, która się nazywała Katarzyna de Virgi i która również była malarką. Malowała, zachował się jeden obraz Madonny z Dzieciątkiem. Malowała podobno bardzo pięknie, pisała również pieśni. Katarzyna de Virgi w końcu została przeoryszą tego klasztoru i po śmierci została pochowana w Rzymie, ale 8 dni po jej śmierci z jej grobu zaczął wydobywać się piękny zapach. W związku z czym mniszki doszły do wniosku, że ona na pewno jest świętą, wykopały ją z tego grobu, zawiozły do Bolonii, posadziły na krześle i tam w pewnym kościele siedzi na tym krześle do dzisiaj. Otoczona jest gablotą, ale siedzi, to wyschnięte jej ciało siedzi do dzisiaj. W związku z czym Bolonia była bardzo łaskawa dla kobiet, które chciały się kształcić na malarki i dlatego Lavinia miała tam dość sprzyjającą atmosferę. Lavinia, kiedy wychodziła za mąż, namalowała obraz właściwie w prezencie dla teścia. Na tym obrazie przedstawiona jest ona sama, jak gra na klawikordzie. W związku z czym pokazuje nie tylko siebie, ale pokazuje też swoje umiejętności. To, że jest bardzo dobrze wykształcona, potrafi grać. Z tyłu za nią donosi jej nuty służąca, natomiast pod oknem widać właściwie główne narzędzie jej pracy, czyli sztalugi, które tam stoją i które jakby świadczą o tym, że jej zawodem głównym jest właśnie malowanie. Lavinia Fontana pozostawiła po sobie ponad 200 obrazów. Była bardzo płodną malarką, ale nie tylko malarką, ponieważ w międzyczasie urodziła 11 dzieci. Czyli w zasadzie większość swoich obrazów malowała albo w ciąży, albo w połogu. Lavinia Fontana była też jedną z pierwszych malarek, które zostały zatrudnione do tego, żeby namalować obraz do ołtarza w kościele, co było wtedy zupełnie rzeczą niespotykaną. I właściwie można powiedzieć, że osiągnęła olbrzymi sukces, jeśli chodzi o malarstwo, natomiast po śmierci dość szybko została zapomniana i dzisiaj w zasadzie mało kto o niej pamięta. A myślę, że warto by było sobie przypomnieć jej obraz.